Kurczę, jeszcze Jennifer Lopez będzie mi śpiewać do wyjścia. To już brzmiało jak jakiś sen. Do wyjścia do walki, mówię, no niesamowite. Bo to też jest taka historia, że moi rodzice mają 25 wnucząt. Słucham. No i to jeszcze nie koniec. I to był finał i z tą złamaną ręką wygrałem ten finał. Przeczytałem taki artykuł, że zapasy i boks to są najlepsze dwa sporty. Dla faceta. Dla faceta, tak. Chcesz wygrać walkę? Ja mówię, no chcę, nie? To weź mnie nie wkurwiaj. Gościem kolejnego odcinka Audio Chwili jest mistrz świata. I w dodatku z Podkarpacia, więc mówię to z wyjątkową dumą. I teraz uwaga, mistrz świata w kategorii WBC. Na razie bezbłędnie to wypowiedziałam. Federacji WBC. Federacji WBC w wadze Bridget. Bridgerweight. Bridget co? Bridgerweight. Dobra, czyli jest to jeszcze dłuższe niż mogłoby być. Łukasz Różański. Łukasz, na początek może wytłumacz, co to znaczy, czym jest przede wszystkim i ta federacja, i ta waga. Być może są tacy, którzy to wiedzą bez pytania, ale wolałabym, żebyśmy zaczęli tak od konkretów. Federacja WBC to jest najbardziej prestiżowa federacja w boksie zawodowym, a kategoria Bridgerweight jest nową kategorią, która jest stworzona od 2020 roku. Czy jest to przed tą super ciężką wagą, tak? Tak. Limit tej kategorii to jest 101,6 kg. I od 9700 gram do 101,6. Nazwa Bridgerweight wzięła się od nazwiska Bridgera Walkera, małego chłopca, który wykazał się bardzo dużą odwagą, ratując swoją siostrę przed groźnym psem, który zaatakował właśnie tą jego siostrę i on rzucił się na tego psa, ten pies go poszarpał. Jest mnóstwo zdjęć w internecie właśnie z tej sytuacji i jak wygląda. Ja miałem okazję poznać tego chłopczyka, będąc na konwencie WBC w Meksyku i teraz drugi raz go widziałem na zjeździe właśnie na konwencie WBC w Uzbekistanie. Ale jak to się stało, że to od niego właśnie ta nazwa kategorii wagowej pochodzi? Mocno nagłośnili tą historię w mediach i prezydent WBC stwierdził, że jest to właśnie tak waleczny, pokazał ten charakter ze względu na to, że on miał 6 lat i pokazał właśnie to serce i ten charakter, że po prostu chciał uratować za wszelką cenę siostrę, żeby ten pies jej nie zagryzł. I co? I stąd właśnie nazwa tej kategorii, a tym bardziej zrobił go prezydent WBC, wręczył mu pas tej kategorii. To jeszcze uściślijmy. W federacji WBC albo WBC po prostu jesteś piątym mistrzem świata, jakiego Polska wychowała na swojej ziemi. Jestem piątym mistrzem świata w Polsce, w boksie ale najcięższym. Zawodowym i najcięższym. Czyli tak naprawdę tak najlepszym. No tu nie można jakby mówić najlepszym, bo wiadomo, tutaj są duże nazwiska w tym gronie i najcięższym na pewno, a najlepszym no to tutaj dużo więcej jakby walk mają stoczonych moi poprzednicy, można powiedzieć. Ale tak powiedziałam, podkoloryzowałam specjalnie dlatego, że chciałam cię zapytać, jak to jest, że jest Adamek, jest Głowacki, jest Diablo Włodarczyk, jest Michalczewski. Jeszcze kogoś pominęłam? Nie. Ja. I ty. Dlaczego to jest tak, że te nazwiska, które wymieniłam przed chwilą, to są nazwiska, które w tych czasach, kiedy oczywiście oni osiągali największe sukcesy, pewnie znało każde dziecko. Wiesz, to się stały osoby bardzo publiczne, ten rozgłos był ogromny. To wynika z tego, że ty po prostu nie jesteś kontrowersyjny, nie dzieje się wokół ciebie, nie rozgrywa się żaden skandal, czy po prostu trochę czasy się zmieniły? Wiesz co, no to tak jak można popatrzeć, no dużo, dużo dłuższe kariery mieli jak ja. Ja mam dopiero karierę od 2015 roku, moją zawodową, późno zacząłem, ale to pewnie do tego jeszcze
Dojdziemy. I ta kariera moja nie była długa, nie jest długa i mało walk stoczonych, więc jeżeli ktoś na przykład w tych mediach się przewijał przez 20 lat, no to jest to naturalne, że więcej osób o nim usłyszało, tak? Tak. No i tym bardziej, że mieli na przykład Tomek Adamek, czy Darek Michalczewski, czy Krzysiek Wodarczyk, czy Krzysiek Głowacki, mieli dużo walk w obronie tytułu. Chyba najwięcej miał Darek, albo Diablo, już nie pamiętam dokładnie, który jest na pierwszym miejscu. No ale było ich sporo. Najmniej chyba właśnie no ja mam najmniej, bo jeszcze nie broniłem. Trochę właśnie wywołałeś ten temat. Weźmiemy go teraz może na tapet płynnie. Jasne. Bo no nie miałeś jeszcze okazji udowodnić, że ten pas nadal ci się należy, dlatego że z tymi twoimi walkami o obronę tytułu było trochę kłopotów. W ogóle kłopoty to zaczęły się tak naprawdę od momentu, kiedy dostałem propozycję walki o Mistrzostwo Świata z Oskarem Rivasem. To było kiedy? No bo to jest też ważne, jak to na osi czasu się rozciągnęło. Dostałem propozycję walki o Mistrzostwo Świata w 2022 roku, jak dobrze pamiętam. W 21 miałem walkę z Arturem Szpilką. Tak, pamiętną. Ostatnią Artura. Tak. I później właśnie była sytuacja taka, że ja już od listopada zacząłem trenować, bo wiedziałem, że będzie albo eliminator, albo właśnie taka walka bezpośrednio o Mistrzostwo Świata. Byłem na trzeciej pozycji chyba w rankingu. I splot zdarzeń, można powiedzieć, no bo Rosjanie zostali usunięci z rankingów i ja automatycznie jakby zostałem zaproponowany Oskarowi Rivasowi na dobrowolną obronę. Okay. Oczywiście zgodziłem się od razu. Z ogromnym entuzjazmem, jak podejrzewam. Oczywiście, no marzenie moje. Wiedziałem, że jest w zasięgu ręki. Aczkolwiek dosłownie, ale to się stało tak, że czwarty czerwiec był pierwszy termin walki. I już byłem, oczywiście trenowałem tam od listopada, dowiedziałem się o tym gdzieś w marcu, więc już byłem trochę przygotowany i mówię, no to super, fajna data, trenujemy. Po chwili, chyba po dwóch tygodniach, została przesunięta na 13 sierpnia. Okej. Okay. No to jeszcze dobra, no zdarza się, nie? Zdarza tak. się, oczywiście, no bo to jeszcze wtedy nie miałem tego doświadczenia, co mam teraz, tak. Także zdarza się i myślę sobie, no okej. Okay. Tylko jeden mały był minusik, ze względu na to, że w sierpniu 27 miałem zaplanowany ślub. I mówię, kurczę, dwa tygodnie, mówię, ciężko będzie się pewnie, jak będzie ciężka walka. Zregenerować. Zregenerować, no i doprowadzić do jakiegokolwiek wyglądu, tak? No jasne. Więc, no ale oczywiście wszystko było ułożone pod walkę. I w końcem lipca już, bo oczywiście chciałem polecieć dwa tygodnie wcześniej. A gdzie ona miała być? W Kolumbii, w Cali. A, okej. Okay. Mhm. Byłem oczywiście już w Kolumbii na promocji walki. Mhm. Byliśmy w Bogocie, byliśmy w Cali, byliśmy na stadionie, na którym miałem walczyć. Tak, były zdjęcia. Rozmawialiśmy tam właśnie z prezydentem Cali i w ogóle no, naprawdę wyglądało to wszystko tak, jak ma wyglądać. I tutaj miała właśnie śpiewać Jennifer Lopez przed walką, miał być koncert. Więc było to takie, no mówię, kurczę, jeszcze Jennifer Lopez będzie mi śpiewać do wyjścia. To już brzmiało jak jakiś sen. Do wyjścia do walki, mówię, no niesamowite. I końcem lipca informacja. Chciałem już bilety lotnicze, żeby mi po prostu przesłali, bo chciałem dwa tygodnie wcześniej wylecieć do Miami, tam się zaklimatyzować i prostu potem tylko przelecieć na walkę tam 3 dni przed walką. Ale jakoś nikt nie wysyłał tych biletów i mówię, kurczę, coś tu jest nie tak. Zacząłem naciskać i przyszła informacja, że walka została odwołana. Przełożony termin na
15 październik chyba, czy jakoś tak. A powód? Nieoficjalny chyba, nie wiem, no ja po prostu gdzieś to tam, znaczy ja takie informacje dostałem też w internecie, zostały napisane. Powód był podróż poślubna Jennifer Lopez, która przełożyła, odwołała koncert, no? Ze względu na to, że miała właśnie zaplanowaną tam podróż poślubną, czy coś takiego. I, no ale to nie koncert miał tutaj być najważniejszy, tylko walka. Tak, ale no to miało być oparte właśnie, popularyzacja Oscara Rivasa w Kolumbii, okay, w Cali, miała być oparta właśnie o ten koncert. A jeszcze byś powiedział powód pierwszego przesunięcia? Znałeś czy nie? Pierwszego nie znałem. Okay. Więc... Czy tutaj winowajczyni teoretycznie J-Lo? No, Cali to jest miejsce, w którym się wychował Oscar Rivas i tam chcieli chyba zrobić takie wielkie show. Jasne. Więc tutaj to był powód. Później 15 października też już był, znowu przesunęli na któryś tam 3 listopada, czy któryś tam. I znowu nie znałem. I znowu dalej nie znałem. Znowu trzeba było trenować. Oczywiście wszystko było podporządkowane pod to, no bo moje marzenie, tak. I wtedy w takiej sytuacji byłem, że byłem dobrowolnym, jakby Oscar Rivas miał dobrowolną obronę, ja byłem wybrany, więc ja nie miałem wiele do powiedzenia. A, rozumiem. No tak, no bo pewnie chciałbym. Musiałem przyjąć, jeżeli nie, no to przyjąłbym, to by szukali inny. Kogoś innego. Mhm. No i musiałem czekać. Więc tutaj, no taka sytuacja. I to później dalej było chyba w grudzień jakiś termin. I okazało się, że się to wszystko rozjechało ze względu na to, że Oscarowi Rivasowi na którymś sparingu odkleiła się siatkówka wokół. I co? I co się wtedy dzieje? Jeżeli zgłosił mistrz Kata nie jest w stanie walczyć. Zgłosił tą właśnie kontuzję, zabrali pas, sfakował pas i ten pas został wyznaczony do walki o pas. Zostaliśmy wyznaczeni Alan Babicz i ja. A na jakiej zasadzie się dobiera tych zawodników, którzy mają walczyć o pas? No bo rozumiem, ktoś jest nominowany do pierwszy walki z rankingu. Okej. Okay. Dobra, czyli tak to jest dosyć proste. Tak, tym bardziej, że wiesz, tutaj ja nawet było tak, że Alan Babicz chyba był pierwszy, a ja byłem trzeci, tylko ze względu na to, że ja stoczyłem walkę z Arturem Szpilką w kategorii Bridger i czekałem długo na Oscara Rivasa i trenowałem, więc prezydent jakby zrobił ukłon w moją stronę i wyznaczył mnie, a nie Riada Mariego. Okej. Okay. To chociaż tyle, nie? W tym wszystkim. Tak, no tylko ze względu, też jakby Mary nie zawalczył, ani jednej walki nie stoczył w tej kategorii, a znalazł się na drugim miejscu, więc to też takie było troszkę. Przeszedł chyba z kategorii niżej jakoś to, dlatego tak go umieścili. No, nie znam tak jakby kulisów tego wszystkiego. No, ale finał był taki, że zawalczyliśmy w Rzeszowie. Ze względu na to, że właśnie była walka o to, gdzie ta walka się odbędzie. No. I okazało się, że właśnie nasz Rzeszów został zwycięski. Ale tam były komplikacje, prawda? Oni tam chcieli tu jakieś biznes klasy, to tutaj mieli. Tak, tak, tam wymyślali różne rzeczy. Oczywiście, tak. Chcieli dużo biletów, jakieś w ogóle, no wymagania mieli bardzo duże, a tak naprawdę takie wymagania można mieć tylko i wyłącznie wtedy, jak się idzie komuś na rękę, a tutaj był normalny przetarg. Przetarg przegrali, więc jakby nie było powodów do tego, żeby się jakoś tam uginać do tych ich próśb. Jest bardzo fajny materiał, który zresztą Państwu polecam, jeżeli chcecie zobaczyć trochę kulisy tej walki, bo tam sporo jest. Jest to taki miniserial dokumentalny na TVP Sport, przygotowany przez Piotrka Jagiełło. Tak. I Szymona Wodzickiego. I Szymona Wodzickiego, proszę bardzo. I tam jest taki moment, w którym Babicz z taką ogromną pewnością siebie mówi o tym, że tak, słyszy, że tutaj Polak ma mocny cios, że Różański potrafi uderzyć, no ale on to już nie z takimi trenował i on wie, co to znaczy mocny cios. I generalnie był bardzo pewny siebie i nie traktował cię do końca poważnie. I albo może tak, no nie brał pod uwagę tego, że ta noga mu się powinie przy tej walce. I chciałabym teraz dojść do tego punktu,
underdoga, bo podobnie było w przypadku Artura Szpilki, który też tam kozaczył i raczej ty sobie tak spokojnie z cienia wychodziłeś na ten ring i robiłeś swoje. Wiesz co, tym, i to bardzo szybko. Tym underdogiem to ja już byłem kilka razy, wiesz, i to w sumie przy tych większych walkach zawsze, można powiedzieć. No właśnie. Od początku w sumie, od walki chyba z Albertem Sosnowskim, to już to była pierwsza chyba taka, gdzie część mówiła tak, część mówiła tak, ale większość chyba było tych takich sceptyków. Później z Izu to już w ogóle było, jakby to był chyba taki przełom, że trochę więcej ludzi uwierzyło we mnie. Bo tak, dostaliśmy, przy walce z Izu też. Dostałem propozycję walki z Izu. Tak naprawdę właśnie od promotora i pyta się, czy chciałbym zawalczyć. Mówię, że oczywiście, że czemu nie. Od razu, żeby się zgodzili. Nie? I to było takie, a tak, tak. Przemyślałeś? Ja mówię, tak, przemyślałem. Nie? I ja mówię, że tutaj wszyscy, no naprawdę garstka ludzi była takich bliskich, którzy wierzyli, a większość to poklepywało mnie i mówiło, no tak, wygrasz, ale w głębi duszy widziałem po oczach, że dobra, nie zawalczy, nabierze tak, doświadczenia tak, przynajmniej. I tutaj nawet świętej pamięci prezydent Ferenc, który był bardzo dużym moim, jednym z największych kibiców, można powiedzieć, i on, kilka razy byłem u niego i mówi, na pewno dasz radę, ja mówię, jakbym nie był pewien tego, to bym na pewno nie wchodził do ringu, no bo wtedy to nie ma sensu, tak? Oczywiście. Ale wiesz, dodajmy tutaj jeszcze dwa bardzo ważne elementy, nie jedyne, o których będziemy mówić, ale w przypadku tych dwóch walk, już wspomnianego Szpilki i także Izu, to zakończyło ich karierę w zawodowym boksie, co jest też raczej dosyć wyjątkowym osiągnięciem, jak na underdoga, który wychodził i miał przegrać, a tymczasem... No, wiesz co, no nie mi tu oceniać, no widocznie jakby to też taka była, wydaje mi się, tak mi się wydaje, to jest moje zdanie, ta otoczka taka, która była stworzona przed walkami, że jestem, nie wiem, słaby technicznie, taki, że bez problemu powinni wygrać. A zrobiłam rekonesans, usłyszałam, że to jest bzdura, że to, że ktoś mówi, że jesteś słaby technicznie, wynika wyłącznie z tego, że po prostu za szybko te walki wygrywasz, a jakby ktoś przypatrzył się twojej technice na sparingach czy na treningach, no to zmieniłby zdanie o 180 stopni. No tak, wiesz, i dlatego mi się wydaje, że to takie było budowanie właśnie takiej otoczki i później jakby nie mogli, no, nie wiem, tak mi się wydaje po prostu, to jest moje zdanie, że nie mogli sobie może z tym poradzić, że po prostu jakby, nie wiem, najpierw mówili, że słaby, później przegrywali i trzeba było coś z tym zrobić, tak? No to zmieniali dyscyplinę, no tak, nie wiem, tak jakoś tak po prostu, tak ja to odbieram. Ale w sumie, wiesz, z drugiej strony ja nigdy nie patrzyłem na to, co ktoś tam robi, ja robiłem swoje, wygrywałem i chciałem iść dalej, tak? Krok do przodu, bo im były jakby większe walki, tym większą motywację miałem do treningu. I tutaj za każdym razem ta poprzeczka była podnoszona tam. A który raz z tych walk, które do tej pory wymieniliśmy, była taka najbardziej przełomowa dla ciebie, tak wewnętrznie? Myślę, że z Izu i tak naprawdę można powiedzieć, że to była najcięższa walka w mojej karierze. Z tych wszystkich. No bo tam generalnie parę razy też mnie skontrował Izu i to... też do tych ludzi, którzy lekko biją, nie należy, tak? Więc kawał zawodnika. Zresztą widziałem go ostatnio, rozmawialiśmy też chwilę właśnie w Wieliczce na gali, jak żeśmy się spotkali. Mamy dobry kontakt, także. A z kolei na tej gali w Rzeszowie był Artur Szpilka, czyli też człowiek, któremu zrujnowałeś w jakimś sensie karierę, ale też rozumiem, dlaczego panowie ci kibicują dzisiaj, ponieważ no, zawsze to lepiej być tym, który przegrał z mistrzem świata, a nie... No, teraz tak się historia potoczyła, że właśnie przegrali z mistrzem świata, więc tutaj nie ma jakby powodów, nie było... Jakby teraz pewnie wiedzieli o tym, no to nie było powodów kończyć kariery. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Powiedziałeś o najbardziej przełomowej walce, a taka
czy ta z Arturem nie była taka bardziej emocjonalna przez te jego prowokacje, bo to było takie na pewno bardzo intrygujące z boku. Ja sobie oczywiście te zaległości wszystkie musiałam nadrabiać i tak mega próbowałam się tam zorientować, co on tam mógł ci powiedzieć, ale ty po sobie nie dałeś wtedy poznać, że coś jest nie tak, że on cię zdenerwował na przykład, ale w późniejszych wypowiedziach po tej walce, kiedy jakby przyznałeś do tego, że po prostu ma za swoje, tak, za te prowokacje, no to jednak gdzieś wewnętrznie musiałeś się gotować, tylko ta kamienna twarz była dla nas. Wiesz co, to już tak było dawno temu, że nie do końca to pamiętam, ale z racji zawodu mogłem zapomnieć to oczywiście. No nie do końca, bo też się dowiedziałam, że ty akurat ciosów w głowę unikasz. I to wiesz całkiem skutecznie. Co? To jest taka sytuacja, że można sobie tam unikać, ale wiesz, nie ma tak, że ktoś nie przyjmuje, bo wiesz, walka to jest to, co ludzie widzą, a całe przygotowania to jest ten właśnie ogrom pracy, który się wkłada i gdzie się przyjmuje ciosy, bo, no, bo wiesz, na sparingach sparujemy 3 razy w tygodniu po kilkanaście rund i wiesz, i to jest naprawdę ciężkie przez wiele tygodni, bo różne szkoły są. Mój trener świętej pamięci, Marian Basiak, którego pożegnałem w listopadzie zeszłego roku, był zwolennikiem takim, że cały czas i długo żeśmy sparowali. No, ja pamiętam, że do IZU to jakby tak wszystkie policzył rundy takie i trochę zadaniowych sparingów i tych normalnych, to bo tam też było przesuwana ta walka była, to myślę, że grubo ponad 200, nawet myślę, że koło 300 rund mogło się to zakręcić. Z różnymi sparing partnerami. Tak. Jednego z nich znam, Szymka Bajora. Tak, no, ale ciebie. Pewnie było ich znacznie. Nie, no oczywiście, no to przeróżni byli. Tak, nawet miałem okazję wtedy właśnie do tej walki posparować z Michaelem Hunterem. Taki czołowy zawodnik na świecie. Czyli w trosce o zdrowie starasz się tę głowę chronić, ale jest to tylko chęć bardziej niż tak rzeczywiście możliwość. No wiesz co, no to jest niemożliwe, żeby ktoś na przykład w ringu nie przyjął. No to takich nie znam takich zawodników. Więc... Tak sobie trochę odpłynęliśmy, bo zaczęliśmy od tego, dlaczego nie możesz zawalczyć w tej walce o obronę tytułu. A zaczęliśmy od początku. Bardzo dobrze w sumie. Opłynęliśmy. Chronologia jest potrzebna. Opłynęliśmy troszkę, wprowadzenie było. Ale możemy dopłynąć do brzegu, przynajmniej tak. Spróbować i porozmawiać o sytuacji obecnej. Bo trochę, oczywiście ja też nie będę teraz zgrywać żadnego eksperta w tej dziedzinie, dyscyplinie sportu, ale no trochę śmierdzi mi to polityką, która często się do tego sportu, do każdego sportu lubi wkradać i przez to jest to mniej fajne. Chronologicznie. Była walka z Izu, była walka z Arturem, później była walka z Babiczem, wygrana w pierwszej rundzie w Rzeszowie. I po tamtej walce sytuacja była taka, że miesiąc wcześniej, chyba, że tam nawet troszkę więcej jak miesiąc, Badu Jack wygrał z Makabu Mistrzostwo Świata w kategorii Cruiser, czyli tej niższej. Mm-hmm. 9700 gram jest limit tam maksymalny. I powstał pomysł propozycji zawalczenia z nim. I tutaj, to jak to wtedy jest, kiedy to są dwie kategorie wagowe? No on przechodził po prostu kategorię wyżej. A jasne, dobra. I zgodzili się na to. Wszystko dograne. Lipiec, zacząłem treningi. Na koniec października w teorii miała być walka. Taki termin padł. Więc ja nie zastanawiałem się oczywiście. Do mnie należy to, żeby się dobrze przygotować. No i pierwsza obrona, super, fajnie. No jasne. Pamiętam, że lipiec i sierpień u nas naprawdę były takie spore upały. Ja trenując na hali, tam właśnie na stali, gdzie zawsze trenuję, podczas jednego treningu, pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło, że straciłem 4 kg wody. Straciłem 4 kg, zważyłem, bo zawsze mnie trener waży przed treningiem i po treningu. 3900 coś, tak dokładnie. Bo normalnie ile byłeś w stanie tak maksymalnie stracić? No 2,5.
To znacznie więcej. Ale było prawie 40 stopni na hali. Okay. Więc wiesz, i to w spodenkach wcale nie byłem poubierany, wiesz, bo często trenujemy na przykład w ortalionach, czy w jakichś takich, wiesz, workach, można powiedzieć, tych takich sauna suite'ach, czy czymś tam, nie? Żeby się odwodnić trochę, żeby robić wagę. A tutaj byłem normalnie w spodenkach i w koszulce, więc ja po prostu mówię, kurczę, mówię, niemożliwe, nie? I to wiesz, i to tak w sumie nie jakoś długi trening, bo tam godzina 40, chyba 5 minut. Więc naprawdę to było, no ciężkie warunki były wtedy do trenowania i za każdym razem było tak, że po prostu jakbym wychodziłem z sali, jakbym wszedł w kałużę, bo miałem takie mokre buty. Jeszcze nie? Zaraz byś do niższej kategorii przeskoczył. No nie, już by się dało, ale wiesz, ale tak to wyglądało i naprawdę ogrom pracy włożyłem i okazuje się, że druga połowa listopada. Okej, mówię, dobra, tam dwa tygodnie. Ale powód? Znowu, ja mam jakiś powód? Właśnie tutaj jest cała taka historia, że ten powód oficjalny jest niepodany. A nieoficjalny? Nieoficjalny, za chwilkę do tego dojdziemy, dobra? I wiesz, i sytuacja była taka, że mówię, kurde, no ale jak? No, na pewno walka, mówię, już mnie tak mówię, ja, znowu będzie historia, powtórka z rozrywki z Oskarem Rivasem. Mówię, kurczę, no to tak jak gość zwakował pas swój mistrzowski. Obowiązkowym moim pretendentem do pasa był Kevin Larena. Mhm. Oni zapłacili temu Kevinowi Larenie za to, żeby poczekał, żeby mógł zawalczyć z Badudżakiem. Więc mówię, kurczę, no jak już tyle zrobili, zależy im i na pewno walka będzie. No to dobra, przesunęli tam o 2 tygodnie, okej, nic się nie dzieje. Trenujemy dalej. Trenuję. Dostaję następną informację. Połowa grudnia. Ja mówię, nie, no to już niebezpiecznie zaczyna się robić, bo mówię, kurczę, to już drugi termin, to już znaczy, że coś się dzieje. I już taki byłem, do tego podchodziłem, już nie było full 100% treningów takich, wiesz, takiej motywacji w głowie i coś tam, i coś tam. Połowa grudnia poleciałem do Uzbekistanu na ten konwent WBC. Jesteśmy tam i pytam promotora. Promotor mówi, że no jest duża szansa, że to będzie 15 grudzień. Może nawet 23 grudzień. Ja mówię, jak? No mówię, ja teraz przestałem trenować na tydzień czy ileś. Mówię, no kurczę, mówię, no to tak trochę mówię, niepoważnie do tego podchodzą. Nie? Dobra, damy radę. Mówię, dobra, damy radę. Ale ten grudzień też się rozjechał, wiesz, nie? I ja już mówię tak, ja pierniczę, to już po prostu raczej to się nie odbędzie, nie? No i potem jeszcze tam były te dwie gale właśnie, luty i marzec, teraz 8 ma być w Riyadzie, więc mówię, oni mówią, no będzie na tych dwóch galach na pewno, nie? No i dalej, treningi, ale już tam w połowie stycznia mówię, kurczę, mówię, nikt nic dalej nie mówi, nie ma konkretów, więc mówię, coś tu nie gra. Do końca stycznia przetrenowałem, tam chyba 2 lutego tak naprawdę, mówię, na bank już nie, mówię, nie ma szans, nie? No i faktycznie jakby ten temat ucichł. Jeżeli on wróci, bo pewnie jakaś tam szansa ci minimalna. Czyli na razie jest ten termin 8 marca, tak? Nie ma. Ja już na pewno na 8 marca walki nie wezmę, bo wiesz, bo ja już w ogóle... ja musiałem jeszcze zrobić 5 kilo wagi, więc to nie jest tak, wiesz, że się tak to da zrobić, wiesz, tak. Tym bardziej, że wiesz, ja naturalnie ważę około 115 kg, więc ja mam tak na więcej jak 10 kg do zrobienia, więc to nie jest takie proste. Oczywiście trzymałem ten limit gdzieś tam około 105 kg, żeby być blisko, że w razie jakby coś wyskoczyło, szybko. To żeby pyk i robię, nie? To wytłumacz mi, jeżeli w ogóle da się to wytłumaczyć, jak to jest, że to przecież ty jesteś dumnym posiadaczem tego pasa. To ktoś powinien chcieć odebrać ci tytuł. To komuś powinno na tym przede wszystkim zależeć, bo ty możesz sobie być dumnie tym mistrzem świata, wiesz, no do końca swych dni tak naprawdę. No dlaczego nie? No. Tak, tylko że wiesz, no ja też chciałbym wejść do ringu i walczyć. Ja oczywiście wiem, tylko chodzi mi bardziej o to, że to jest kuriozalne. Oni są organizatorami tej walki, jakby... To była właśnie podobna sytuacja jak z Oskarem Rivasem. Jak żeśmy się dowiedzieli, że jest szansa,
zorganizowania walki w Rzeszowie, to ja już byłem spokojniejszy, bo ja już wiedziałem, że to zależy trochę od nas. Bo Rivas już zakończył karierę całkowicie. Na tą chwilę tak. Okay. Zwakował pas i jest takim jakby czempionem. A ten naturalny pretendent do walki o to mistrzostwo z tobą, któremu oni zapłacili, to jest następna sytuacja. Aha. On dostał teraz propozycję walki w Riyadzie, właśnie na tej gali 8 marca. I jeszcze nie ma chyba oficjalnego, albo może już jest, nie wiem, komunikatu. I on wziął walkę w wadze ciężkiej, więc zrezygnował z tej obowiązkowego jakby pretendenta do tego pasa. I w tej wadze bliżej. Tak. Mhm. No i teraz sytuacja jest taka, że rozgrywamy po prostu jakieś kolejne warianty, tak? Tworzymy po prostu coś od nowa, bo to już, wiesz, tak jakby te pół roku po prostu jest stracone. A ty nawet miałeś taki pomysł, żeby też w tej wadze ciężkiej zawalczyć, prawda? Tam tak, ja byłem nawet chętny, jeżeli bym dostał jakąś propozycję właśnie z wagi ciężkiej, ale to ty chciałeś chęcią... zawalczyć z Usykiem, tak? Tu była taka sytuacja, że tak to było Fury doznał kontuzji. Tak. I to było 2 tygodnie przed ich galą. Bo galą w Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej, tak jest. No i wtedy, no wiadomo, na ostatnią chwilę jest bardzo ciężko znaleźć przeciwnika. Ja sobie się nie muszę robić... nie muszę robić kategorii bridger, tylko wystartować w ciężkiej, więc dla mnie spoko temat, tak? Tym bardziej, że no, zawalczyć z takim mistrzem jak Usyk, no to byłby dla mnie zaszczyt. Tym bardziej, że z posiadaczem 3 pasów. Oczywiście tutaj wiele osób, wiesz, no o czym ty mówisz w ogóle, nie? No, ale nie pierwszy raz ci tak mówię. Ale ja mówię tak. Poprzeczka jest bardzo wysoko założona, ale w boksie jest wszystko możliwe, więc wszystko się może zdarzyć. To dlaczego nie spróbować? No jeżeli była taka sytuacja, to ja z przyjemnością i z miłą chęcią się takiego wyzwania podjął. Ale rozumiem, że taka oferta no, twoja Ja napisałem tweeta, a po moim tweecie 20 minut oficjalny komunikat o przełożeniu gali na 18 maja. I, okay. No i wiesz, no, ale no, chwilka nadziei było. Czy wszyscy się ciebie boją? W takim razie, czy o co chodzi? Nie, no wiesz, tutaj jest taka sytuacja, że teraz tak naprawdę, tak jak mówię, no rozmawiamy, tworzymy jakieś no, inne warianty. Jednym z nich jest Tony Bellew. Mhm. Były mistrz świata w kategorii cruiser, który ostatnio, nie wiem ile lat temu walczył, ale kilka lat temu. I to była walka z Usykiem, w której sobie bardzo dobrze radził. Do momentu, kiedy Usyk nie trafił i nie przegrał, tak? Okay. Ale generalnie bardzo rozpoznawalne nazwisko w świecie boksu. Cały czas jest gdzieś tam blisko boksu, bo jest komentatorem na Wyspach, więc tutaj jak się uda z nim, to by było super. Bo naprawdę takie znane nazwisko, tym bardziej, że też nawet dla ludzi, którzy nie do końca się pięciarstwem interesują, no to zagrał też w filmie Creed, więc okay. Trochę tak jakby jest już też szerszej publice się celebryta pokazał. Tak. Trochę celebryta, ale no, generalnie bardzo dobry pięciarz. I to jest jedno nazwisko. Drugie nazwisko, gdzieś promotor podał w którymś wywiadzie, Lawrence Okoli. Mm-hmm. On też jest akurat w Polsce bardzo takim znanym zawodnikiem, ze względu że tego, że walczył z kilkoma parakami. I Kevin Larena, ale Kevin Larena najprawdopodobniej nie ma, mówię, jeszcze oficjalnego tego komunikatu, więc pewnie on odpada. No a kiedy miałaby się którakolwiek z tych walk odbyć? Jeżeli będą dograne warunki wyjść tam w krótkim czasie, no to między 2-3 miesiące pewnie każdy będzie potrzebował na przygotowanie. Te 2-3 miesiące przed walką są najbardziej kluczowe w tym przygotowaniu, czyli jak ty miałeś te walki przesuwane, to ty byłeś w tym takim trybie ostrego przygotowania pół roku. Jezus.
No, generalnie już byłem zmęczony nawet psychicznie. To już nie chodziło nawet już o fizycznie. Fizycznie też, ale psychicznie naprawdę już byłem, miałem dość. Bo gdzie się nie ruszyłem, to każdy się pyta kiedy. Wiesz co, poważnie, nawet nie chciało mi się wychodzić z domu na miasto, bo każdy mnie pytał i ja mówię, kurczę, no co ja mogę odpowiedzieć, jak ja nie wiem. No ja trenuję, ja chcę być, przypuszczam, które, jakie tam terminy mogą być, ale też od nich nie chcę mówić, bo komuś powiem ten termin, za chwilę się zmieni i powie, no jak, no znowu zmieni termin, wiesz, i znowu będę musiał tłumaczyć, więc to jest takie, no, uciążliwe trochę, no, ale też się nie dziwię ludziom, no bo wiesz, każdy chce, każdy się interesuje, każdy jest kibicem i tutaj z tych ludzi, którzy się pytają i każdy chce jakby u źródła się zapytań, no bo myślę, że ja wiem to najszybciej, tak. Ale bardzo często jest tak, że ja się dowiaduję, a za 3 minuty czy 5 minut jest już napisane na Twitterze, więc wiesz. To musiało być przegadywane tak. Znacznie wcześniej, ale po prostu ty nie byłeś doinformowany. No przykre to jest na pewno dla sportowca. Wiesz, no przykre jest, ale wiesz, no tak naprawdę na tą chwilę, no to ja jakby moje marzenie sportowe spełniłem, zdobyłem Mistrzostwo Świata, gdzie tak naprawdę, wiesz, no tutaj można do tych początków wrócić, bo akurat przy tym momencie, bo nikt nigdy na pewno nie myślał z jakich tam, oczywiście jedna osoba, która mnie namówiła w ogóle do powrotu do boksu, to jest Rafał Kalisz, mój przyjaciel, sam trenował ze mną z 1,5 roku boks i ja już w ogóle jakby zamknąłem temat. Na jakim etapie kariery będąc wtedy? To tak. Zacząłem, jak miałem 17 lat. Czyli późno. Późno. Jak na boks to późno. Później w krótkim czasie, bo to po pół roku chyba zdobyłem Puchar Polski juniorów, później Wicemistrzostwo Polski Młodzieżowców, brązowy medal na Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w następnym roku, Puchar Polski znowu. I tak trenowałem chyba 3 lata niecałe, jakoś tak. Okej, okay. I zrezygnowałeś, bo? Później była taka sytuacja, że jeździłem na treningi właśnie z też nieżyjącym Dawidem Kosteckim do Warszawy i trenowałem w Nokaucie, mając 19, prawie 20 lat. I jeździłem tutaj w poniedziałki, wyjeżdżaliśmy na przykład z rana i wracaliśmy w nocy w piątki. Ale ty jeszcze jesteś inni wtedy. Ja i on. Ja wracałem na przykład na weekend do Rzeszowa. Szedłem do pracy na sobotę, niedzielę na bramki, żeby zarobić sobie trochę kasy. Czyli byłeś ochroniarzem w tamtym czasie. Tak. I jechałem znowu w poniedziałek do Warszawy na treningi. I tak przez rok czasu. I w pewnym momencie złapałem kontuzję prawej ręki. I co? I ta kontuzja mnie wyłączyła po prostu z treningów, no bo wiadomo, lekarz powiedział mi jakieś kilka miesięcy przerwy, więc jakby stwierdziłem, dobra, zamykam temat boksu, wracam do Rzeszowa i idę na studia. No, poszedłem na studia. Jakie? Wychowanie fizyczne na uniwersytecie. Poznałem bardzo fajnych ludzi, wykładowców, którzy tak naprawdę trochę jakby też mi ukierunkowali mnie też trochę pod tym kątem i zaczęło mi się to bardzo podobać, jak oni pracują. I moim marzeniem była praca na uczelni. No i mówię, kurczę, no to dobra. Jeszcze nic straconego, wiesz. No zaraz do tego dojdziemy. I co? Skończyłem właśnie wychowanie fizyczne i zostałem na uczelni jako asystent. Uczyłem, najpierw zrobiłem staż pół roku, później uczyłem sportu walki, treningi bokserskie prowadziłem dla studentów. Była specjalizacja i na licencjacie mają chyba właśnie przedmiot sporty walki i jeden semestr mają boks, więc mają ze mną. Przez 3 lata prowadziłem te zajęcia, no i później jak wróciłem do boksu zawodowego, no to stwierdziłem, że nie mam na to czasu, więc rezygnuję. No ale swoje marzenie spełniłem. No oczywiście.
I to już nie jedno. I co? I też mnie moja mama do tego tak jakby bardzo mi kibicowała, żebym pracował na uczelni, ze względu na to, że ona była też nauczycielką przez 30 kilka lat. Ale to jeszcze, zobacz, to jest też niesamowite, bo też o tym nie powiedzieliśmy. Was jest 8. Tak, nas jest 8. I to też jest niesamowita historia. Mam nadzieję, że też zdążymy o nią zahaczyć. Tak, tak. No, nas jest 8 i tutaj właśnie moja mama była nauczycielką. Douczyła mnie. Taki najmłodszy rodzynek. Douczyła mnie właśnie do w klasie 1-3 do trzeciej klasy i poszła na emeryturę. Okay. Czyli ostatnie dziecko jakby douczyła. Odhaczone. Dziękuję, idę na emeryturę. Tak to się wszystko podziało. I co? To rozumiem, że z Rafałem Kaliszem było tak, że Rafał Kalisz przyszedł do ciebie na treningi indywidualne. Nie, Rafał Kalisz, generalnie znaliśmy się i zaproponowałem mu, mówię, może potrenujemy. No i tak jak się wkręcił mocno w treningi, że trenował ze mną 1,5 roku. I po tych 1,5 roku gdzieś tam taką zabawę żeśmy zrobili na sali. Nie? Ja mówię, no to traw mnie, nie? Coś tam. No już na pewno już trochę się nauczył. No. I tam przez jakiś czas mnie nie trafił. Nie? I on mówi, kurczę, mówi, to może spróbujesz jeszcze raz, nie? Ten boks. Mówi, ja widzę, że masz talent, nie? Ja mówię, ja już zamknąłem temat boksu. Nie? No i kiedy to było? Namówił mnie. To było w 2013 roku. Okay. W 2013 roku wróciłem jeszcze do boksu olimpijskiego. Pojechałem na jeden, drugi, trzeci turniej, chyba jakoś tak. Potem złamałem rękę na Złotych Rękawicach w Krakowie z przemieszczeniem w pierwszej rundzie. I dograłeś, dograłeś, no, dowalczyłeś mogę pokazać. Całą walkę. Jak zaciskałem rękę w rękawicy, pamiętam do dziś, że ta kość wyskakiwała mi pod skórą i przyszedłem po pierwszej rundzie do narożnika i mówię trenerowi, trenerze, złamałem rękę, mówię, i to tak, mówię, chyba dobrze, mówię, bo czuję, że tam aż chrupie, przeskakuje, nie? A mówię, jak uderzam, to mi światło gaśnie w oczach. A on mówi, tak, chcesz wygrać walkę? Ja mówię, no chcę, nie? To weź mnie, nie wkurwiaj. Nie mów. Jezus Maria. I na tym się nasz dialog zakończył. Ja się odwróciłem i poszedłem na następną rundę. Okay. Ale faktycznie dla mnie to też było takie, jak ja zacząłem trenować, to wszyscy mówili, kurczę, jakby ktoś wygra Złote Rękawice, to jest super osiągnięcie. I to był właśnie turniej Złotych Rękawic. I to był finał. I z tą złamaną ręką wygrałem ten finał. Więc no tutaj też się tak cieszę. I to takie jest, to też taki moment niezapomniany w życiu, bo trener mnie szybciutko zmotywował i nie było dyskusji nawet, jak mówi albo, nie? Więc tutaj potem z tą ręką miałem takie perypetie, że chciałem szybko pojechać na Mistrzostwa Polski, żeby zdobyć medal i wtedy z medalem przejść oficjalnie na zawodowstwo, no bo wtedy to lepiej. Czyli to było na tym etapie, kiedy już dałeś się namówić, tak? Tak, lepiej wygląda. No ale ręka złamana za 3 miesiące Mistrzostwa Polski. I co? I właśnie lekarz mi mówi, no trzeba płytkę założyć. Ja mówię, płytkę nie, mówię, bo to będzie długo trwało, coś tam ten. I zgodził się, że mówi, dobra, to bez płytki, ale mówi, mówię ci, że te kości się nałożą jedna na drugą, bo mięśnie pracują i to nie będzie dobrze, nie? Ja mówię, dobra, na własną odpowiedzialność. O matko. No i ta ręka tutaj zrosła mi się tak, że te kości się nałożyły jedna na drugą i urosła mi taka kulka tutaj. No to trenowałem tam do tej Mistrzostw Polski i przyszedł właśnie Szymon Bajor na sparring. I mówię do trenera, tak, jak się ma złamać ta ręka, to niech się złamie tutaj, a nie tam, nie? No i zrobiliśmy sparring i uderzyłem lewego sierpa. Nie wiem, czy ja trafiłem gdzieś tam, gdzieś go trafiłem, ale nie pamiętam właśnie, gdzieś w głowę. I po prostu się złamała, nie? Tylko, że obok. I mówię, no kurde, taki ból jakby 10 razy większy jak wtedy na ringu, bo na ringu była adrenalina. No i tak się zakończyła jakby historia z Mistrzostwami Polski. Lekarz mi zrobił, faktycznie założył tą płytkę, wszystko zrobił tak, jak ma być. Po pół roku wróciłem
Przestałeś już być sam sobie lekarzem tak, po tej tak, sytuacji, tak? Tak, tak. Wróciłem do treningów, wiesz, i przygotowałem się, pojechałem na turniej do Francji, przegrałem, znaczy wygrałem dwie walki przed czasem, trzecią przegrałem na punkty z tamtejszym zawodnikiem, który jest teraz dobrym zawodowcem, dosyć już wysoko w rankingach jest. I brakło mi po prostu tam kilku sekund, żeby wygrać trzecią walkę przed czasem i w ogóle to by był hit, bo pojechałbym na turniej zagraniczny pierwszy, na którym wygrałbym trzy walki przed czasem. Dwie wygrałem, ale trzecia poszła na punkty przegrana. I po tym turnieju pojechałem do Przemka Salety na obóz do Krynicy. Okej. Okay. Myślałem, że do Tajlandii. Do Krynicy. On się przygotowywał wtedy do walki z Tomkiem Adamkiem. Mm-hmm. No i pojechałem na obóz, posparowałem z nim, wróciłem do Rzeszowa i mówię do Rafała, że mówię, słuchaj, mówię, no myślę, że to już jest najwyższa pora, żeby przejść na zawodowstwo. No i tak zadebiutowałem w 2015 roku w Wieliczce. W kopalni soli. To był mój debiut. Z kim walczyłeś? Mateusz Zieliński, jak dobrze pamiętam. I? No wygrałem w pierwszej rundzie. No wiadomo. No to był debiut, także... I co? I tak się zaczęło. Tak się zaczęło i jeszcze się nie skończyło, ale chciałam zapytać, 38 lat, to jaki to jest wiek dla boksera? Już słuszny. Słuszny, ale, zresztą dla każdego. Ale, ale powiem tak, no tutaj ja też późno zacząłem, miałem tą przerwę. Ja nie jestem jakby taki mocno wyeksploatowany przez Ale czujesz, że na przykład karierę. Teraz jesteś w takim prime time'ie, czy... Czuję, że tak. No teraz przez te pół roku, wiesz, ja jestem naprawdę dobrze przygotowany, więc no, chociaż już ten tydzień taki zrobiłem sobie mega luźny i na przykład nie trzymam diety. O nie. Więc mogę jeść wszystko. I ja u mnie to jest po prostu, wiesz, stryk palcem i łapię kilogramy. Więc no jeszcze daję sobie 3 dni także. No. Wagi ciężkiej. No, wtedy nie muszę trzymać. Także. Dokładnie, bo tam nie ma limitu. No nie ma, ale wiesz jak to, no wiadomo, trzeba być przygotowanym. To jest tylko takie powiedziane. Taki żarcik na emeryturę tak. Bardziej. Jak ale co, no i ja zakładam, że taki mój czas w boksie to jeszcze 2 lata. Mam nadzieję, że parę razy jeszcze obronisz. Do 40 a później zobaczymy. A później może zabawa jakaś. Może zabawa, może ojcostwo, bo jak wiemy, spodziewasz się syna w niedługim czasie. I tutaj też pytanie mi się od razu nasuwa, czy ty będziesz chciał, żeby on poszedł w twoje ślady, czy powiesz mi teraz, że nie, absolutnie nie będę go namawiał, ale jak pójdzie, to wspaniale, czy masz wręcz odwrotnie, że wręcz odwrotnie, sport cię wiesz, tak... Wręcz odwrotnie mam i bardzo bym chciał, żeby sobie obrał jakiś inny kierunek, ale oczywiście zrobi, co będzie chciał, bo decyzja będzie należała do niego. Przeczytałem kiedyś fajne właśnie zdanie odnośnie tak synów pięściarzy. I jeden powiedział takie mądre słowa, że będę go namawiał, żeby nie robił tego, albo będę, no, chciałbym, żeby tego nie robił, a jeżeli zdecyduje, że chce tą drogą iść, to mu pokażę wszystko, co umie. Także u mnie chyba to będzie podobnie. A masz tak, że biorąc pod uwagę, że sam masz tyle rodzeństwa i zawsze było na pewno wesoło i głośno, to uważasz, że taki jedynak by ci zdecydowanie wystarczył, czy też byś chciał, żeby twój syn miał rodzeństwo? Myślę, że chciałbym, że jeżeli się to wszystko poukłada, to żeby miał rodzeństwo. Jak to się w ogóle ogarnia w takiej wielkiej rodzinie, kiedy masz te walki, kiedy każdy chce cię zobaczyć walczącego o Mistrzostwo Świata, a was jest tam tyle osób, to ile ty musisz rozdać wejściówek dla swoich najbliższych. Wiesz co, no zawsze tam jakoś się to organizuje, no bo wiadomo, wsparcie rodziny jest najważniejsze. Oczywiście też moich przyjaciół, bo wiesz, bo to jest też trzeba powiedzieć o tym, no, bo oczywiście. Rafał jest moim przyjacielem i on jakby zaszczepił to we mnie, ale potem
z czasem wszyscy dookoła, którzy tutaj mnie wspierają, jasne, dołączali do tego teamu całego naszego. I na przykład Krzysiek, Paweł Kowalski czy Krzysiek Radomski, no to oni też dołączali do tego teamu i mnie wspierali, można powiedzieć, zaraz po Rafale. I tutaj do tej pory, bo tak naprawdę ta rzesza kibiców u mnie tam w Rzeszowie jest bardzo duża, jest zawsze pełna hala, ale to jest też spowodowane właśnie tym, że oni jakby no, mają duże firmy i tych właśnie wielu pracowników ich kupują bilety na te gale i przychodzą i to się tak wszystko budowało od lat. Takie trochę hermetyczne grono powstało. Trochę tak, ale wiesz, ale tak naprawdę patrząc na historię kilku lat wstecz, no to w Rzeszowie były wypełnione, albo wypełniona hala, albo stadion, albo jeszcze G2 ostatnio. Tak. Więc mało takich miejsc teraz w Polsce jest, gdzie właśnie kibice są tak chętni na oglądanie walk bokserskich. Więc tutaj to też trzeba ich za to pochwalić. Czyli generalnie nie jest łatwo o aż tyle biletów, bo ta grupa wsparcia jest po prostu ogromna. Słuchaj, Łukasz, tak, czy ty jesteś rozpoznawalny? Podejrzewam, że w Rzeszowie bardzo. Wiesz co, nie wiem, no nie mi to oceniać, czy jestem rozpoznawalny, nie, no czy tobie nie to oceniać. Czy spotykasz się z takimi sytuacjami, że wychodzisz sobie, nie wiem, na obiad niedzielny, gdziekolwiek, cokolwiek, na spacer. Panie Łukaszu, czy możemy sobie zrobić zdjęcie? Panie Łukaszu, czy można autograf? Oczywiście, to jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, jak to nie jest, wiesz co, to też bardzo często ludzie jakby wyczuwają sytuację. Jasne, że to jest kiedy miłe, można, tylko kiedy bardziej nie. Chodzi mi o to, jak często się to zdarza. No często. Często, czyli jesteś rozpoznawany. No nawet dzisiaj, jak byłem w Warszawie. Generalnie już raczej po tej walce właśnie z Alanem Babiczem to był taki przełomowy jakby moment w mojej karierze właśnie w tej rozpoznawalności, no bo jednak duży skok był. Duży skok był po Arturze Szpilce, ale tutaj był kilkukrotnie większy, wydaje mi się. I czujesz, że na to zapracowałeś sobie, że to jest dla ciebie trochę taka gratyfikacja? Mówisz, że to jest miłe i ja myślę, że to też ci tak utwierdza w tym przekonaniu, że tyle pracy w to włożyłeś i to są wiesz w jakimś co, sensie tego no na pewno, na pewno to jest taka gratyfikacja, jak mówisz, a tym bardziej, że na przykład Rafał Kalisz od początku samego, jak ja zacząłem trenować, on twierdził, że będę mistrzem świata. Ja w to do końca sam nie wierzyłem. No bo mówię, kurde, ja znam, jaka to jest długa droga. To nie jest wcale tak, że ja sobie powiem i będę, tylko to jest naprawdę hektolitry potu wylane i do tego trochę szczęścia, do tego wiele czynników. No tak, no. I ty po prostu przyspieszyłeś ten proces dzięki temu. Tak, i wiesz, wiele czynników na to się składa. To nie jest tylko tak, że wiesz, że to sama ciężka praca, bo wiesz, jest wielu zawodników, którzy ciężko pracują i często nie osiągają tego, więc to ja teraz dużo szczęścia też jest to oczywiście w sporcie. I umiejętności potrzebne. Też na pewno talentu. Ja sobie pozwolę zacytować tutaj słowa świętej pamięci już, oczywiście niestety, trenera Mariana Basiaka, no, który. No, jego historia też jest fenomenalna. Trenował cię i super, że jeszcze dożył twojego mistrzostwa świata. No, to dla mnie też bardzo ważne było, także. To jest też historia, która pokazuje, jak ty bardzo honorowo podchodzisz do swoich ludzi, jak bardzo cenisz swoich ludzi, bo podejrzewam, że takich głosów, że należałoby już zmienić tego trenera, nie brakowało, a ty jednak trwałeś przy swoim. I jeszcze tylko dokończę, że teraz twoim trenerem nie jest też ktoś nowy, tylko jest ten, który był drugim trenerem, podczas kiedy trenował cię trener Basiak. Więc to też pokazuje, że ty masz swoich ludzi, na tych ludzi stawiasz. Wiesz co, no tak. Został trenerem Krzysiek, który też jest ze mną od początku, można powiedzieć, bo trener Basiak, ja u trenera Basiaka jeszcze trenowałem w Tarnowie, kiedy on prowadził klub bokserski w Tarnowie. Jeździłem właśnie z Czarnej Sędziszowskiej do Tarnowa 3 razy w tygodniu,
kiedy się trochę pokłóciłem z kierownikiem sekcji w Wisłoku, Rzeszów, ze względu na to, że pojechałem na własną rękę na Puchar Polski, nie mówiąc... Nie przyznałeś. Znaczy, że nie mówiąc, tylko ja dostałem informację, że Puchar został odwołany, a wcale tak nie było, bo sprawdziłem i nie chcieli mnie wysłać, wiesz, i a dla mnie to było bardzo ważne, bo ja chciałem jakiś sukces właśnie osiągnąć na arenie Polski jako junior. Wtedy się zaczęło to takie... I pojechałem na własną rękę właśnie z bratem. Zdobyłem ten Puchar Polski, przyszedłem na trening i zamiast gratulować, to dostałem zjebkę. Nie? Mm-hmm. No i w tamtej sytuacji zmieniłem klub na klub w Tarnowie, jeździłem do trenera Basiaka i tam trenowałem pół roku u niego jakoś tak. Później się przeniosłem do Warszawy właśnie z Dawidem Kostyckim jeździłem na treningi. Ale trener Basiak był cały czas przy tobie. Powiedział tak. Łukasz ma uderzenie, potrafi przyjąć i ciężko pracuje. Nie ma zmiłu i trzeba tyrać. I najważniejsze, że ma czym kopnąć. Czyli jakby tych twoich mocnych stron, na początku zastanawiałam się, czy sama zapytać cię o mocne strony, ale może już podsumujmy to słowami trenera Basiaka. Ale jest jeszcze jedna rzecz i chciałabym o nią zahaczyć. Był w takim towarzystwie, że mogło się to skończyć źle. Co miał autor tego zdania na myśli? Co to było za towarzystwo i jak to się mogło skończyć? Trzeba było pytać trenera, wiesz. Nie, to jest pytanie w 100% do ciebie. Wiesz co? Nawet trener by mnie odesłał do ciebie z tym pytaniem. Co trener miał na myśli? Bardzo fajnie możemy opowiadać tutaj o etapach twojej kariery, o jej szczegółach. Słuchaj, może przejdźmy do początku, dlaczego boks? Nie. Bo to będzie się z tym łączyło. Boks dlatego, że przeczytałem artykuł jako młody chłopak. To w ogóle się zaczęło od tego, że moi bracia, mam czterech braci starszych, zawsze gdzieś tam też słychać o nich było, że Różańscy, coś tam, nie? Wiesz, i ja chciałem chyba w głowie miałem po prostu to, że chciałem im dorównać. I ja przeczytałem taki artykuł, że zapasy i boks to są najlepsze dwa sporty. Dla faceta, tak. No i poszedłem pierwszy na zapasy, a później trafiłem na boks. Zapasy mi się nie spodobały do końca, a boks od pierwszego wejrzenia, że tak powiem, nie? Miłość, tak. W ogóle to była taka historia, że przyszedłem właśnie na trening i ten kierownik, który później właśnie po tym pucharze mnie zrypał, powiedział, że jestem za stary i on mnie nie wpuści na sekcję. Nie? Ja mówię, ale jak? Mówię, dlaczego? Mówię, nie, pan da szansę, nie? Mówię, zobaczymy jak tam. A mówi, dobra, to dzisiaj tylko wyjątkowo. A ile ważysz? Ja mówię, no 100 coś tam, 102, 103. Już wtedy tyle ważyłeś? Tak, o tak. Cię, panie. No i ten, ja byłem duży ogólnie. Zawsze graliśmy na początku na rozgrzewkę w kosza. Jak zobaczyli, jak gram, to no dobra, zostań. Nie? Czyli takie kocie ruchy miałeś. Wiesz co, ja grałem 10 lat w koszykówkę, więc wiesz, to siłą rzeczy. Kosz był moim pierwszą miłością sportową, można powiedzieć taką, nie? Rozumiem. Później to przeszło na boks. No i tu tak się zaczęło, że wiesz, że pierwszy trening nauczyli mnie kroków, drugi trening jakieś tam ciosy, a na trzecim treningu zrobili mi sparring z gościem, który 2,5 roku trenował, miał jechać na mistrzostwa Polski, bo nie miał z kim posparować. Nie miałem ochraniacza, nie miałem kasku, nie miałem nic, tylko miałem takie stare rękawice, pamiętam jeszcze, z takiego tego końskiego włosia, gdzie się przesuwały i wiesz, i potem tylko kości było czuć, nie, wiesz, i pamiętam, bo rodzice moi nie wiedzieli w ogóle, że ja trenuję oczywiście. Aha. Myślałem, że na koszykówkę chodzę. Bo nie zgodziliby się, bo wiesz, ja tam do najgrzeczniejszych też nie należałem, także wiesz, to... No właśnie, ale żebyśmy tak znowu nie dryfowali i żebyś nie unikał odpowiedzi na pytanie. No ale to znaczy? zmierzamy. No towarzystwo jakie, no wiesz, no ja stałem... 2 godziny, ja będę siedzieć, już powiem, no i to było tak... Trenowałem boks, więc wtedy
chodziłem wszędzie i sparowałem z wszystkimi chłopakami, którzy trenowali cokolwiek. 5 razy w tygodniu. A z takimi, którzy nie trenowali? Też sparowałeś za budynkiem? Jak trzeba było, to tak. Nie? A to znaczy, że trzeba było? No jeżeli ktoś się o to prosił, no to wtedy różnie było. A jak różnie na przykład było, można nie? sobie było zasłużyć na taki niechciany sparing? No wiesz, no zawsze ktoś tam zaczepiał czy coś, no zdarzało się. Nie, nie powiem, że nie, byli? Oczywiście. No wtedy wiesz, wtedy nikt nie wiedział, że ja trenuję boks i nie wiem. Inni też trenowali różne rzeczy, więc to tak wiesz, a jak to młode chłopaki, nie? Ale jest to ciekawe też bardzo dlatego, że ty sprawiasz wrażenie osoby bardzo opanowanej. Bardzo spokojnej. Lato doświadczenia. Taki... Czyli w każdym drzewie ten demon i ty go po prostu uśpiłeś. Wiesz co, ja się nauczyłem takiego opanowania też trochę na właśnie w pracy. Przez całe moje liceum, gdzie chodziłem do szkoły i na studia, chodziłem wieczorami, w dzień chodziłem do szkoły, a wieczorami na bramki. Więc wiesz, pracując z ludźmi, którzy są po alkoholu, to musisz mieć tą anielską cierpliwość, no bo wiadomo, no, nie a da się inaczej. Nie mogłeś narobić, wiesz, tam, głupot się nie, pracę nie, nie można pracę, no i narobić sobie można problemów, tak, bardzo łatwo. Tak. Ale widocznie ktoś tam nade mną też jakby ze skrzydełkami stał. Ale czy wtedy poznałeś swoją żonę obecną? Nie. Żonę poznałem 3,5 roku temu. Okej. U nas była szybka piłka, także wiesz, szybko. Jak z boksem, miłość od tak pierwszego jest. Wejrzenia. Tak. Rozumiem. Masz takie i złote strzały. I wiesz co, to wiesz, to u mnie było akurat tak, że dużo imprezowałem, jeździłem po imprezach, mnóstwo ludzi znałem w całej Polsce, wiesz, gdzieś tam jeździłem po właśnie, każdy gdzieś tam też, no wiesz, jak to w towarzystwie pięściarskim, no. No tak, tylko że tutaj... Jedni stali na bramkach u siebie, inni gdzie jeszcze, indziej jeszcze i tak to wszystko wyglądało, nie? Czyli trener miał bardziej na myśli to, że to profesjonalny boks uratował ci życie. To, że musiałeś ukrócić sobie te imprezy. To też. Mhm. A tak. Co jeszcze? To, znaczy, no to tak, no, bo wiesz, bo tak naprawdę przełom, jakby zmiana mojego życia to było właśnie pójście na studia i później cała ta historia, gdzie to trochę jakby zmieniłem, byłem młody, gniewny i też wszystko mi się podobało, wiesz, jakieś takie. Jasne, ale to często to jest, życie. No nie wiem, Jacek Góralski, nocne. Pewnie kojarzysz takiego wiesz. Piłkarza, reprezentant Polski, który też powiedział, że gdyby nie futbol, no to no wiesz, może... ja nie wiem, w którą stronę bym gdzieś tam poszedł, nie? No wiesz, oczywiście, wiesz, mnóstwo ludzi znam. Ja, wiesz, jakby w każdym towarzystwie jestem w stanie się odnaleźć. To wiesz, to jest takie. Zawsze uważałem, że konformizm to jest dobra cecha. Więc wiesz, więc tutaj ciężko też jakby teraz, wiesz, trener to miał tam też swoje jakby myślenie. On to, wiesz, widział pewnie więcej. Ale przyznałeś, że do najgrzeczniejszych nie należałeś, więc na pewno taką drogę. Wiesz, dlatego moi rodzice na przykład nie wiedzieli, że chodzę na boks, bo by się na to nie zgodzili, bo według nich i pewnie wielu, wielu innych ludzi, każdy myśli, że boks jakby potęguje agresję. A to wcale jest, a właśnie tu jest odwrotnie, bo jak ja pojeżdżam na boks, to jakby mnie troszkę, ukształtował, bo ja tak strasznie chciałem trenować, że byłem w stanie, oczywiście wszystko, co powiedział trener, to było święte i ja byłem w stanie się podporządkować każdemu słowu, które trener powiedział. Jak to powiedział jest tak, kolejna to... ciekawa rzecz, bo też zebrałam informacje i okazuje się, że nie słuchasz nikogo, że jakby zawsze masz rację i ty wiesz najlepiej, ale w przypadku trenera słuchałeś się go zawsze i nigdy trener z nim nie zawsze dyskutowałeś. Ma rację. Ja nawet jak nie ma, to ma. Czyli to słowo trenera święte dla ciebie. Wiesz, często nawet teraz wracamy właśnie do tych jego czasami powiedzonek, które miał. I się śmiejemy właśnie z Krzyśkiem na treningach, bo fajnie jest, miło pospominać. Porządny człowiek, 50 kilka lat doświadczenia trenerskiego. No i w świetnej formie był cały czas, tak naprawdę do nawet końca. Nawet przed walką, przed walką na rozgrzewce o Mistrzostwo Świata, no jeszcze nawet właśnie nagrywałem go, jak boksował sobie w wieku 82 lat, także no
naprawdę pozazdrościć takiej formy, ale no, po walce puściły emocje i po prostu... Ale doczekał, to najważniejsze. Tak, to jest bardzo ważne, że właśnie tak jakby finał tej historii jego trenerskiej był pozytywny. Był bardzo pozytywny, tak. Podobnie jak, może nie tyle pozytywne, co dość zabawne, wydaje mi się, jeszcze jedna kwestia. Mianowicie twój przydomek sportowy, artystyczny, którego nie posiadasz, tak? Zrobiłeś taką minę, jakbym ci chciała tutaj powiedzieć, że jakiś masz, ale nie. Właśnie. Chodzi właśnie o to, że go nie posiadasz. A czy to nie jest tak, że no jednak znakomita większość bokserów takowy posiada? Czy były jakieś pomysły z zewnątrz? Były, wiesz co, były kiedyś nawet... Ja znam tylko jeden, więc tak? Do tego... O, ale no posłucham powiedz. Ciebie najpierw. Nie. Wiesz co, no powiem wydałam. Ci tak. Był taki pomysł, kiedyś byliśmy w Zakopanem na gali chyba którejś organizowanej przez grupę Knockout. I szliśmy wtedy gdzieś w górach na jakąś górkę i ktoś mi tam rzucił hasełko właśnie. Tak, śmialiśmy się po prostu i każdy mówi, no nie masz przydomku, tak? Musimy ci coś wymyśleć. No i tak patrzą i tak, temu skończyłeś karierę, temu. To mówię, ja mam ty będziesz, tutaj cztery nazwiska, którym to skończyłeś. To może ty będziesz goodbye Różański. Tak jest, dokładnie, o to mi chodziło. Ale nie przyjęło się, rozumiem. Wiesz co, no jakoś tak. Goodbye. Takie wiesz, jeszcze z takim polskim akcentem, tak. Goodbye, zaraz goodbye. Mamy Szpilkę, mamy Izu, mamy Sosnowskiego i mamy Sprota. Tak. Wszyscy, którzy... podziękowali boksowi przez ciebie. Nie wiem, jak tam inni, z którymi walczyłem, czy dalej walczyli, właśnie, czy może nie. Może się okazać, że lista jeszcze dłuższa. Może jest większa, no. No i co? Czyli zostajemy po prostu klasycznie Łukasz Różański bez goodbye'ów tutaj i innych. Wiesz co, no, klasyczne nazwisko, klasyczne. Już za stary jesteś na takie zabawy, tak? Nie, no już nie ma czasu wymyślać i wchodzić na jakieś tam przydomki. Nie miałeś też w domu na przykład wśród rodzeństwa albo wśród znajomych? No to wiesz, ile było tych przydomków, wiesz, bardzo dużo. No zresztą inaczej, no patrząc na rodzinę, ósemka, walki toczone to codziennie albo braci kilka razy dziennie. Róże, no ale i wszystkie inne rzeczy, to pewnie kilka już razy dziennie były walki toczone, to wiesz, to każdy jeden drugiemu wymyślał, jakie kto chciał, nie? Także wiesz, właśnie nawet w zeszłe święta, które były, organizowaliśmy taką wigilię, bo u nas w domu nigdy razem wszyscy nie byliśmy, no bo nie ma takiej, nie ma opcji. Bo to też jest taka historia, że moi rodzice mają 25 wnucząt. Słucham. No i to jeszcze nie koniec. I 6 prawnuków. Już. Tak, i macie różnicę wieku w rodzeństwie. Tak. Moja siostra jest ode mnie starsza 18 lat, okay. Która ma córkę 2 lata młodszą ode mnie. No więc ona już ma dwójkę dzieci i to w ogóle tak. No tak to jest. Łącznie nas jest wszystkich najbliższej rodziny, jak właśnie byliśmy w 40 chyba 4 osoby na Wigilii, a nie było 19 osób jeszcze. Ja cię kręcę. Ale teraz cały czas mam to, że ktoś może mieć 60 ponad osób. Najbliższej rodziny. Niesamowite to rodzeństwo, jest. Dzieci ich, no i już, wiesz, bo to mają, rodzeństwo ma dorosłe dzieci, więc to no już... No tak, wszystko... tam jeszcze pewnie partnerki, tak, dziewczyny, tak, chłopaki, tak, i tak, tak dalej, tak, nie? No, wiesz, to... Żony. Wiesz, no to tak, ale pewnie jeszcze ci młodsi dodatkowo, tak, no. Matko jedyna. To musi być coś niesamowitego. No dobra. Ale wesoło jest. No dokładnie, to na pewno. No to wiesz, moi rodzice mieszkają na Czarnej, wszyscy mieszkają wokół nich, można powiedzieć, ja mieszkam tylko pod Rzeszowem, i siostra jedna też pod Sędziszowem. To wszyscy Czarna, Sędziszowska? Wszyscy są w promieniu 200 metrów od rodziców. Niesamowite, naprawdę? Siostra mieszka naprzeciwko rodziców, brat za rodzicami, następny brat za nim. Ale mają 200 obstawę. Metrów dalej siostra, naprzeciwko brat. Ale i brat obstawę. 2 kilometry dalej. Jedno. No ale wszyscy jesteście przynajmniej blisko. Tak, no trzymamy się razem wszyscy i cały czas się spotykamy. Super. I teraz idziemy dalej. Odważny na pewno jesteś. Nie wiem. No załóżmy, tak? To się z tym kojarzy. Jesteś mistrzem świata. Wiesz co, ale tak jak ktoś to mówi, ja się śmieję oczywiście z tego zawsze, nie? Czemu tak szybko? No ja mówię ze strachu. Bardzo dobre. Ojej, ale chciałam cię zapytać o twoje inne strachy. Mhm.
tudzież o twoje fobie. Czy jakoś posiadasz? Jak posiadam. Nie posiadasz? Dobrze, a w takim razie opowiedz mi o historii, kiedy chciałeś może pobić, żebyśmy się zachowali tematykę, rezonans magnetyczny. No, widzę, że ten że dyrektor tam parę wrzucił ciekawostek. No, wiesz co? Wiesz, jedno źródło jest takie. Tutaj akurat no, w Profamilii wszystkie badania robię, więc jedno jest źródło, także tutaj wiesz, on mnie zresztą no, przyjaźnimy się i wiesz i wiele rzeczy, wiele historii zna o mnie. Z rezonansem jest tak. Pierwszy rezonans zrobiłem bez problemu. Ale drugi rezonans jakoś po prostu, nie wiem, jak ten hełm mi zakładają na ale głowę. Ale to jest straszne. No nie to, trzeba mieć takiej klaustrofobii stuprocentowej, żeby no ja nie przerażało. Mam klaustrofobii, ale to jest po prostu takie dla mnie jakiś taki dyskomfort, że po prostu była taka sytuacja, że zaproponowali mi na Uniwersytecie Medycznym u nas rezonans najnowszy i w ogóle super fajny. Bo każdy zawodnik przed każdą walką nie musi... przed każdą, tylko raz w roku. Musi zrobić rezonans. Okay. No i oczywiście zaproponowali mi tam, bo kupili nowy rezonans, najnowszy i w ogóle, Poszedłem na ten rezonans, ale mieli strasznie wąski ten, nie wiem jak się nazywa fachowo, ale no to wejście. Mm-hmm. No i ja tam leżałem tak jak po prostu był folią wstecz związany. Aż mi się słabo robi, wiesz, i założyli mi ten hełm, nie mogłem się ruszyć. Ja strasznie nie lubię, jak mi coś ściska głowę gdzieś, wiesz, jeszcze te słuchawki mi założyli na te słuchawki, ten hełm. I dał mi taką tą dzwonek do ręki. I wpuścił mnie, nie, to mówi, wiesz, spokojnie, szybko tego robimy, tu komfort super i w ogóle najnowszy jest. Nie? Wsunął mnie tam do tej rury. I ja dzwonię już od razu, nie? Ja mówię, wyciągaj. Ale co się dzieje, nie? Ja mówię, wyciągaj mnie, mówię, a chcesz mieć ten rezonans? Bo mówię, jak nie, to ja zaraz nie wyjdę. Ale mówię, rezonansu może już nie być, nie? No i wiesz, i to tak za każdym razem, ale później właśnie w Profamilii poszliśmy na patent. To też mogę zdradzić komuś, jak ktoś ma taką klaustrofobię. No właśnie. To najlepiej robić właśnie rezonans w Profamilii, bo tam mają takie lusterko. Ale to chyba było wszystko pod ciebie trochę tak, zrobione. No bo ja mówię, kurczę, mówię tak, jak leżę i tutaj widzę tą rurę, to mówię, mam jakieś wyobrażenie może za duże. I założyli takie lusterko w tym hełmie, że wiesz, jak patrzysz, to widzisz wszystko, co jest na zewnątrz. Mm-hmm. No i wtedy to jest do wytrzymania, wiesz. No tak, bez problemu. Wiesz, jasne. Ale oczywiście też mają bardzo fajny program, że mają taki bardzo krótki, tak powiem w cudzysłowie, speed. Okay. Po prostu połowę krótszy jak normalny program rezonansu, to się po prostu jakoś tam chyba dokupuje. Ale dalej się stresujesz, jak to masz? Wiesz co, już trochę mniej, ale teraz jeszcze zakupi jeszcze większe lusterko i jestem w ogóle taki, wiesz, że wszystko widzę. Czyli to już nie jest, to faktycznie, no czyli jesteś człowiekiem teraz bez fobii, bez lęków. No wiesz co, można tak powiedzieć. To chyba bardzo dobrze. No, na pewno mi już to sprawia mniejszy stres. No, jak tyle osób pracowało nad tym, żeby tak było, to nic dziwnego. Ja miałem swojego człowieka, który prowadził ten rezonans specjalnie. W ogóle tam historia, jak ja przychodziłem, to dyrektor zadbał oczywiście o to, żeby było warunki były jak najlepsze. Człowiek, masz swojego człowieka od rezonansu. Radziu, pozdrawiam. Który już wiedział, jak do ciebie mówić pewnie, żeby cię uspokoić. Który nie bał się przyjąć od ciebie ewentualnych ciosów, jakby coś takiego się wydarzyło. I to tak jeszcze wieńcząc tę naszą rozmowę i twoją historię, takie fajne porównanie usłyszałam ciebie do Rockiego Balboi. Jako, że oczywiście, no, skala jest inna, grono ludzi jest pewnie węższe i tak dalej. Natomiast ta historia jest trochę taka podobna, nie? Że, czyli ciężka praca, cały czas otoczony tymi samymi najbliższymi ludźmi, nigdy nie zostawiając nikogo za sobą, nigdy się od nikogo nie odwracając.
Ani nikt nie odwrócił się od ciebie. Oczywiście nie znam wszystkich historii, ale tak romantyzując troszkę, tak, przedstawiając troszkę bardziej romantycznie. Ale to się w dużej części zgadza. Podoba ci się takie porównanie? Wiesz co, no może to jest taka historia, na której się wychowałem, to wiesz, to nie, może nie ma co porównywać, ale wracając do tych ludzi, którzy są obok mnie, no to wiesz, to generalnie wszyscy prawie, których znam, z którymi się przyjaźnię, to się z nimi przyjaźnię od 20 kilku lat, także wiesz. To porządna jest, ekipa, stabilna. Nie zmienia się wiele osób i jakoś tak, wiesz, też się, oczywiście nowi ludzie się pojawiają, wiesz, ale to jest... No, nie ma tak, że wiesz, jakby żyję w jednym środowisku, za 5 lat jestem w innym, znowu jestem w innym, znowu jestem innym, tylko jestem raczej w tym samym i ci ludzie dołączają. Doszła żona 3,5 roku tak, temu. No oczywiście. Rozumiem, no, żona, że byłeś na przeglądzie technicznym jamy ustnej i tak się poznaliście. Nie. Wiesz co, była pandemia i były pozamykane siłownie. I pierwszy raz, żeśmy się spotkali na siłowni. Ale to czekaj, była pandemia i były pozamykane? Czy no były takie, że jedna jedyna była otwarta, która, może to tak powiem, jedna jedyna była otwarta, która była jako placówka rehabilitacyjna, czy coś tam jakiegoś takiego. No i tam można było przyjść po prostu potrenować sobie. Więc tam żeśmy się spotkali, no i to tak się w sumie i już zaczęło. Wyszliście razem stamtąd. Wiesz co, nie, no umówiliśmy się później na spacer i tak to wiesz, się to zaczęło, ale to no, była szybka piłka. Szybka akcja. Tak. Czyli ty jesteś człowiekiem, który generalnie wie, czego chce w życiu po prostu. Tu akurat wiedziałem. A w innych sprawach? No w innych też wiem, ale wiesz, ale tutaj było tak ewidentnie. Super, super. Powiedz Łukasz, czego ci życzyć w takim razie, oprócz tego, żeby wreszcie jakaś walka się odbyła. Żeby junior się pojawił bez szwanku. I cały zdrowy. To za to oczywiście wszyscy trzymamy najmocniej kciuki. To jest dla mnie najważniejsze, a wszystko reszta to jest poboczna sprawa i wydaje mi się, że z resztą sobie dam radę. Reszta to dodatek po prostu. Tak jest. A ty masz takie plany, już widzisz, już miałam kończyć, ale jeszcze ostatnie na to, co będzie po karierze. Podejrzewam, tak słuchając ciebie, że tak. Coś tam w głowie mam, ale to, bo oczywiście wiesz, no to nie jest tylko tak, że ja tylko jest boks. Czyli nie chciałbyś na przykład być trenerem? Nie mówię nie, ale też się nad tym zastanawiam, bo tutaj jest sytuacja taka, że w tym semestrze wracam na uczelnię. Ze względu na to, że wszystkie godziny, które wcześniej miałem, prowadził zajęcia trener, a teraz nie ma trenera, więc wracam i będę prowadził zajęcia ze studentami na wychowaniu fizycznym. Czyli będą już do ciebie mówić panie profesorze, tak? Wszyscy. No do pana profesora też to daleko, ale wiesz. Ale wiesz, tak się przyjęło. Panie magistrze. Dobrze, panie magistrze, w takim razie mistrzu świata. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i wiem, że musisz też pędzić już do Rzeszowa. Też trening sam się pewnie nie zrobi. Ja dziękuję bardzo. Także cieszę się, że... też będę śledzić oczywiście. Miałem okazję tutaj z tobą porozmawiać. Też się bardzo cieszę i jestem bardzo dumna, że od nas z okolic takie wspaniałe osoby. Widzisz, tak blisko mieszkaliśmy, a nie znaliśmy się. No właśnie, a ty jeszcze jesteś rocznik mojego brata. A ja bardzo często w Kolbuszowej akurat imprezowałem. Z Szymonem? Nie. Jeszcze wtedy z Szymonem się nie znałem. Ale jakbyś pewnie popytała tam znajomych, to mnie znają. Ale to coś mi tu śmierdzi w takim razie, to niepoznanie się, rzeczywiście. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz, trzymam mocno kciuki, będę śledzić oczywiście i państwo też powinniście, kiedy wreszcie jakaś oficjalna informacja a propos tego. Myślę, że już niedługo, na pewno w przeciągu 2 tygodni coś się wyklaruje. Super, no to czekamy i wszystkiego dobrego, powodzenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję.